Zapraszam wszystkie kibiców na meczu Zagłęba. No. W rundzie wiosennej. Rundę wiosenną. Grajcie. Thank you. How do you feel after break, winter break? Jak się czujesz po powrocie z urlopu? Yeah. Just happy to start again the... Cóż, jestem szczęśliwy z tego powodu, że mogę już zacząć przygotowania do drugiej połowy sezonu, a także gotowy podjąć ten wysiłek. Po zakończeniu rundy jesiennej mieliśmy miesiąc wakacji. To już jest jednak za nami. Wróciliśmy do pracy. Ja jestem gotowy do tego, by przepracować okres przygotowawczy. Co robiłeś podczas tej przerwy w treningach? Co robiłem? Przede wszystkim odwiedziłem moją rodzinę po prawie 2 latach przerwy. Rodziców, przyjaciół. Tam także wziąłem ślub. Tak więc był to bardzo ciekawy okres w moim życiu. Jestem szczęśliwy z tego powodu, że mogłem wrócić do Senegalu i spotkać tych wszystkich bliskich, na których mi zależy. Czy odpoczynek od piłki polegał jedynie na odwiedzaniu znajomych i rodziny, czy jednak nie zaniedbałeś treningu? Nie zaniedbywałem treningu. Przed wylotem do Senegalu otrzymałem od naszych trenerów rozpiskę treningową, której kurczowo się trzymałem. Nie było więc tak, że całkowicie odpoczywałem, tylko cały czas realizowałem ten program. Biegałem, rozciągałem się, starałem się każdego dnia robić coś związanego ze sportem. 2009 rok już za nami. Jaki to był dla Ciebie czas? Obfitujący w sukcesy, czy może nie do końca spełniony? Jesteś szczęśliwy po upływie tych 12 miesięcy? Tak, oczywiście. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak potoczyła się moja kariera w 2009 roku. Wszystko, co w tym roku zrobiłem, czyniło mnie szczęśliwszym i jednocześnie motywowało do tego, aby dać z siebie jeszcze więcej. Dało mi to więcej pewności siebie, lepsze samopoczucie, co miało duży wpływ na postępy, jakie robiłem w mojej karierze. Rok 2009 jest dla mnie takim zwierciadłem, które pokazuje, co mam robić w roku 2010, aby nadal rozwijać się jako piłkarz i człowiek i żeby być lepszym niż w poprzednich 12 miesiącach. Spodziewałeś się, że tak szybko zaaklimatyzujesz się w Ekstraklasie? Na 100% się tego nie spodziewałem. Spodziewałem się prędzej, że trochę czasu będę zmuszony poświęcić na przystosowanie się do nowego otoczenia i poziomu gry. Wydaje mi się jednak, że moja szybka aklimatyzacja nie byłaby możliwa bez osób, które tutaj spotkałem. Bez kolegów z drużyny, trenerów. Oni wszyscy bardzo mi pomogli. Dzięki czemu już od samego początku mogłem grać najlepiej, jak potrafię. Lecz mimo wszystko nie spodziewałem się, że tak szybko przystosuję się do nowego otoczenia, że natychmiast zacznę grać, że natychmiast wkomponuję się w zespół i będę radził sobie całkiem dobrze. Nie miałem pojęcia, że tak będzie. Już jednak po 2 tygodniach treningu z zespołem uświadomiłem sobie, że jest to bardzo możliwe, żebym mógł dać coś dobrego tej drużynie. Jednocześnie wiedziałem, że mogę dać jeszcze więcej, niż to miało miejsce dotychczas. Kilka tygodni temu na łamach naszej witryny internetowej zorganizowaliśmy konkurs na piłkarza rundy jesiennej. Obok Mateusza Bartczaka i Kosty Namoinezu znalazłeś się w finałowej trójce. Kto twoim zdaniem zasłużył na największe uznanie ze strony kibiców? Przede wszystkim uważam, że jest to bardzo dobry wybór. Mateusz Bartczak, Kosta, oboje zasłużyli na nominację. Nie chciałbym wyróżniać jednego z nich, uważam bowiem, że obaj mają za sobą wspaniałą rundę, a ja plasuję się gdzieś pomiędzy nimi. A jak uważasz, kto wygrał ten plebiscyt w oczach kibiców? Kosta, Mateusz, or you? This nomination will be in end of round. To okaże się dopiero po sezonie. Lecz nasi kibice już wybrali jednego z Was. Już? Czy nasi kibice już wybrali jednego z Was? Może wygrał Kosta? Nie, but you won. Ty wygrałeś ten konkurs. Yeah. So it's nice. The supporters chose you. Are you surprised? The fans? Nie spodziewałem się tego w żadnym stopniu. Myślałem, że może jestem brany pod uwagę, ale nie spodziewałem się, że mogę zostać wybrany jako ten najlepszy. Jest to bardzo dobra informacja dla mnie. Powinna ona jednak zmotywować mnie do jeszcze większej pracy.
Nie jest rzecz jasna tak, że nie jestem zadowolony z tego, co robię. Jestem na dobrej drodze. Chciałbym to kontynuować i uczynić kolejny krok w mojej karierze. What do you think? What we need to be upper? Czego twoim zdaniem brakuje Zagłębiu, żeby być wyżej w tabeli? I think to play so much is like. Uważam, że gry, jaką prezentowaliśmy w meczach przeciwko Odrze Włodzisław albo z Koroną Kielce. Te spotkania i nasza gra w nich powinny być przykładem dla naszej drużyny. Jeśli w każdym z czekających nas spotkań zagramy z taką determinacją i zaangażowaniem, to jestem przekonany, że marsz w górę tabeli będzie błyskawiczny. W poprzedniej rundzie jednego razu szliśmy w górę tabeli, ale za chwilę znów spadaliśmy w dół. Uważam, że w drugiej rundzie powinno nam być trochę łatwiej, ponieważ nie spotkamy się już z najsilniejszymi obecnie zespołami z Ekstraklasy. To jest bardzo duża szansa na punkty dla nas, jeśli odpowiednio skoncentrowani podejdziemy do każdego poczekającego nas pojedynku, tak jak w meczach z Odrą czy Koroną. Jeśli wygramy te trzy mecze, zgarniemy 9 punktów, a wtedy na pewno podskoczymy o kilka miejsc. Musimy tylko wykorzystać otwierającą się przed nami szansę. Jak skomentujesz zmiany na stanowisku trenera? Odszedł Franciszek Smuda, zaś jego miejsce objął Marek Bajor. To dobrze dla Zagłębia? Osobiście uważam, że jest to bardzo dobry wybór. Będzie to bowiem kontynuacja tego, co Smuda robił z zespołem przed swoim odejściem. Nie widzę większych zmian w tym, co było, a co jest obecnie. Jest ten sam sztab szkoleniowy, właściwie te same metody pracy. Jedyna różnica polega na tym, że nie ma już z nami Smudy, którego uważam za świetnego trenera. Uważam, że to był dobry ruch, aby zespół przejął po nim Marek Bajor, jego asystent, który ma podobne spojrzenie i który będzie kontynuował to, co zaczęliśmy jesienią. Myślę, że to się opłaci. Jakie masz postanowienia na nowy rok? Czy masz takowe? Moim życzeniem jest to, abym nadal szedł tą drogą, którą idę obecnie. Chciałbym na koniec sezonu być tej klasy zawodnikiem, którym chcę być. Chcę być bardzo, bardzo dobrym piłkarzem. Być może obecnie jestem dobrym zawodnikiem, ale moim celem jest być naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem. Chciałbym, aby za kilka miesięcy wszyscy mówili, Traore jest świetnym zawodnikiem. To jest mój cel, jaki mi przyświeca. Już w tym momencie wszyscy mówią, że jesteś bardzo dobrym zawodnikiem. Jeśli jednak w kolejnych miesiącach wzniesiesz się na poziom, o którym marzysz, co wtedy? Będziesz chciał zostać w Polsce, w Zagłębiu, czy jednak spróbujesz wyjazdu na zachód? Przede wszystkim nie zamykam przed sobą żadnych drzwi. Nie wybiegam aż tak daleko myślami. Obecnie mam bardzo dobre warunki do tego, aby się rozwijać. Tak jak mówiłem, nie spodziewałem się, że moja adaptacja i rozwój piłkarski w polskiej lidze tak szybko się potoczy. Jeśli na koniec sezonu uznam, że nadszedł czas, aby wykonać kolejny krok w karierze, to wówczas się na takie rozwiązanie zdecyduję. Może będzie to liga niemiecka, francuska albo hiszpańska, nie wiem. Lecz należy pamiętać o tym, że na razie jestem w polskiej lidze i w 100% koncentruję się na grze w moim obecnym klubie. Czym się wiąże twoja zmiana fryzury? Cóż, moja mama lubi, gdy jestem krótko obcięty, nie znosi, gdy mam dłuższe włosy. Dlatego, gdy tylko przyjechałem do Senegalu, to pierwsze, co musiałem zrobić, to ściąć włosy.